Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii o nazwie The Cat Lady. Kochani, ja mam do tej gry bardzo duży sentyment. Sentyment z tego powodu, iż tak naprawdę od tej gry zaczynałem swoją karierę na YouTubie około ponad nawet 10 lat temu. Oprócz tej gry grałem jeszcze we Frambo, pamiętam, robiłem z tego streamy, gdy to przechodziłem i tak dalej, to jeszcze były z kamerką, więc starsi widzowie, którzy byli jeszcze na poprzednim kanale, około 3 albo 4 lata temu, pamiętają jeszcze dokładnie mój wizerunek, co jest najlepsze. Wtedy jeszcze byłem piękny i młody, ale już teraz niestety wiek też mnie dogonił, aczkolwiek powiem wam osobiście, że zacząłem przeglądać gry na Steamie i znalazłem właśnie tego wydawcę i bardzo się zdziwiłem, że oni jeszcze takie gry wydają. Dlatego stwierdziłem, że jeżeli chcemy dalej kontynuować gry od tego wydawcy, to definitywnie The Cat Lady musi znaleźć się ponownie na moim kanale już w lepszej jakości, w lepszym wydaniu, że tak powiem, i z lepszą narracją ode mnie. Ja tę grę znam. Znam tę grę, ale z przyjemnością, naprawdę z wielką przyjemnością do niej wrócę. W serwerce oczywiście też wleci już niedługo, myślę, że w niedzielę, czyli jutro dokładnie. Więc o to też się nie martwcie, ale The Cat Lady po prostu musi być. Musi być, bo ja tę grę po prostu ubóstwiam. Moi drodzy, niestety w The Cat Lady nie ma zbytnio dużo rzeczy do ustawiania. Możemy sobie zmienić na polski, chociaż polski już był, co jest śmieszne. Ale bez zbędnego gadania, po prostu zacznijmy nową grę. Nie wiem jak będzie z dźwiękiem, bo ten dźwięk tutaj jest naprawdę bardzo ciężko ustawić, bo gry nawet nie można zminimalizować. W ogóle nie wiem czy widzicie, ale jest delikatnie rozciągnięte to wszystko. To z tego powodu, że gra była zrobiona stricte pod rozdzielczość 800x600, czyli na jeszcze monitory CRT i bardzo niskiej rozdzielczości, dlatego mam nadzieję, że nie będzie to powodowało żadnych błędów w naszej rozgrywce. Dobra, rozgadałem się. Zacznijmy nową grę. Nazywam się Susan Ashworth. Mieszkam sama w tym dwupokojowym mieszkaniu. Rzadko wychodzę na zewnątrz. Niektórzy powiedzieliby, że to samotne życie i to chyba prawda. Ale nie lubię towarzystwa ludzi. W każdym razie ostatnio. Ostatnio ufam tylko moim kotom i będę za nimi bardzo tęskniła. Ale zrozumieją. Zawsze rozumiały. Spodek zostaje ze mną do samego końca. Obserwuje mnie, jakby wiedział. Ponieważ tej nocy połknęłam całą garść tabletek. Legalnych oczywiście. Przepisanych przez mojego lekarza na problemy ze snem. Ale wzięłam ich 34. Wszystkie, jakie znalazłam w szafce. A teraz pokój kręci się wokół mnie. Po mnemonicznym tangu, kiedy moje serce zwalnia. Teraz, w każdej chwili mogę umrzeć. Czuję spokój. Jestem na to gotowa. Mam do powiedzenia tylko jedną rzecz. Dziękuję za nic. Żegnam. Chapter pierwszy. Domek w lesie. Harvester Games prezentuje No i kochani, właśnie zaczynamy naszą przygodę Susan.
I od razu wam mówię, nie wiem, czy dokładnie narrator, czy to nie ma ustawień w ogóle dźwięku. To jest właśnie problematyczne. Albo delikatnie zmniejszę dźwięki, ale to przez to nie będziecie słyszeć niektórych rzeczy, bardzo fajnych rzeczy. Ewentualnie jeszcze mogę zrezygnować z mojej narracji, po prostu będziecie czytać to, co jest napisane na naszych tutaj tablicach, na naszych kartach. Ale myślę, że z moim komentarzem troszeczkę będzie lepiej. W szczególności, że wiele osób zamiast oglądać czasem tylko i wyłącznie słucha, dlatego wolałbym to czytać. Domek w lesie. Wciśnij strzałkę do góry, by otworzyć menu interakcji. Przewijaj opcję używając góra i dół. Wciśnij Enter, aby potwierdzić. No, chyba jakieś update'y do tej gry weszły. Coś mnie przyciąga do tego miejsca. Muszę znaleźć sposób, by otworzyć tą kłódkę i tam wejść. Zamknięte. Od razu wam mówię, nie zniechęcajcie się do tej gry w pierwszym odcinku. Naprawdę ta gra jest genialna. Jest po prostu tak genialna, że to szok. Dobra, brak przejścia. No już też ogrywając tą grę 10 lat temu, niektórych rzeczy nie pamiętam, więc musicie mi też to wybaczyć. Richard Michalski Games, Boże. Nie mogę się wysłowić. Nawet tego nie potrafię. Karetka. Paramedic Ambulance. Zbadaj. Nie mogę iść dalej. Ta karetka blokuje dostęp do wyjścia z tunelu. Może w ogóle nie ma wyjścia? Otwórz drzwi. Zobaczmy, co jest w środku. Zamknięte. No? Co tak hałasuje? Halo? Kto tam jest? Odpowiedz. Przecież to nasza Susan. Przyjrzyj się bliżej. To ja. Moje zimne, martwe ciało. Tuż przed moimi oczami. Co ono tu robi? Susan. Zbadaj. Wyglądam tak spokojnie. Obróć głowę. Otwórz oczy. Zielone oczy. Moje oczy. Ta jedyna rzecz, którą w sobie lubiłam. Nawet teraz wciąż lekko lśnią. Otwórz usta. Czy to klucz w jej ustach? W moich ustach? Lepiej zabiorę go ze sobą. Już nie możemy nic zbadać, tak? Wciśnij strzałkę do dołu, aby otworzyć ekwipunek. O, właśnie w ten sposób. Ta gra ma lekkie problemy ewidentnie z napisami, no ale musicie jej to wybaczyć, jest po prostu już stara. Żyjemy. Żyjemy, na szczęście żyjemy. Myślę, że to może być klucz do drzwi w domku. Tam jest tego, co pamiętam. Ale pamięć może mnie zawodzić. Jeleń. Prowadzi nas na lewą stronę. Może to jednak nie będzie klucz od tego. A może jest. Da się wyjść? Da się wyjść. Dobra, otworzyliśmy drzwi. Pójdźmy najpierw na lewą stronę. Mówię, ja już nie pamiętam dokładnie tej gry. Znam fabułę, ale
Ale nie pamiętam tej gry. Nie pamiętam tych poszczególnych części. I chyba ta gra ma kilka zakończeń, ale to też nie jestem pewny. Na pewno ma kilka zakończeń. Więc może gra mnie troszeczkę jeszcze zdziwi. Samochód palący się. To znów ja. Wiszące ciało. Moje zwłoki wiszące na drzewie. Powinnam być wystraszona, ale czuję tylko pustkę. Chwileczkę. Co to za lśniący obiekt na jej szyi? Czy to klucz? Ciało jest za wysoko. Nie dosięgnę. Sznur. Lina jest zawiązana w słupeł. Rozwiązanie tego słupła zajęłoby mi długie godziny. Drzwi wydają się zablokowane z drugiej strony. Czyli może jednak musieliśmy iść tam najpierw. Dlatego mówię. Nie mogę teraz zapamiętać tego miejsca. Czy jestem zagubiona? Czy się zgubiłam? Właśnie, wracamy już inną drogą. To nie jest to samo miejsce. Brama. Zbadaj. Cóż za odrażająca ekspozycja. Przynajmniej to nie moja głowa jest nabita na pręty. Zamknięte. Nie przejdziemy dalej. Kruk nam chyba pokazuje drogę. Czyżby zwierzęta były tutaj naszym przewodnikiem? Teraz mam iść w prawo. Tak, definitywnie. Definitywnie musimy iść w prawo. Jeleń. Kto to zrobił? Czy jest tu ktoś jeszcze? Wyciągnij nóż. Czyli w teorii będziemy mogli teraz... A, co te drzwi? No właśnie. Możemy teraz przeciąć sznur. Nie musimy tego robić. Możemy zrobić to w ten sposób. Oj, mogłem go zbadać najpierw. Mogłem ten sznur najpierw... Sznur, przepraszam. Nóż bardziej zbadać. Przyjrzyj się bliżej. Susan. Zbadaj. Wyglądam, jakbym spała. Przeszukaj kieszenie. Puste. Zabierz klucz. Dobra. Mamy kolejny klucz, tylko co z tego? Co z tego, że mam ten klucz? Może powinienem najpierw do tej chaty wejść. A nie, to do bramy chyba. Zamknięte. O, przepraszam. Ziewnęło mi się. Ale to nie wcale się nudzę, tylko po prostu mi się późno wstałem. Dopiero kawę wypiłem. Witaj w moim domu, Susan Ashworth. Czekałam na ciebie, moja droga. Wiedziałam, że pewnego dnia przyjdziesz. Kim jesteś? Znają mnie pod wieloma imionami. Trudno wybrać jedno. Ale jestem ciekawa, kim twoim zdaniem jestem? Śmiecią? Nie, śmiercią na pewno. Staruszką mieszkającą w lesie. Jesteś Bogiem? Jesteś diabłem? Myślę, że jesteś śmiercią, szczególnie, że na nas czekałaś. Śmiercią? Ciekawe. Tak, być może właśnie tym jestem. Przychodzę, kiedy jest coś do zabrania, ale nigdy niczego nie oddaję. Jestem zagładą, ale jestem także wybawieniem. Budzę strach w większości, ale są też tacy, którzy mnie wielbią. Tacy jak ty, Susan. Nie schlebiaj sobie, babunio. Nawet cię nie znam.
To nie do końca prawda. Byłam w okolicy od jakiegoś czasu. Otrzymując ci towarzystwa, zawsze przy tobie, rozumiesz? Zawsze tutaj. Więc myliłam się. Nie jesteś śmiercią. Nie, nie jestem. Być może jestem życiem. Ostatecznie, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Co to za miejsce? To, moja droga, jest moje skromne królestwo. A ten dom jest moim zamkiem. Rzadko kogoś tu zapraszam. Tak jak ty, lubię samotność. Ale ty jesteś moim specjalnym gościem i dla ciebie zrobię wyjątek. Ja? Specjalna? Mogę ci powiedzieć, że nie ma we mnie nic specjalnego, proszę pani. Nie umniejszaj sobie, Susan Ashworth. Dzisiaj jesteś moim honorowym gościem. Co teraz? To zależy od ciebie, Susan. W moim domu są mroczne korytarze wiodące do miejsc, których nie chciałabyś zobaczyć. Ale jestem tam też coś, co sprawi, że zechcesz wrócić tam, skąd przyszłaś. I cieszyć się każdym oddechem. Złożę ci propozycję, Susan. To szansa, którą tylko głupiec by odrzucił. Okej, propozycję? Co możesz mi zaproponować? Wejdźmy do środka. Zaczyna robić się chłodno. Teraz trochę żałuję, że nie wlazłem do tego domku, wiecie? Trochę żałuję. Obraz, spójrz. Samotny obraz brzegu morskiego. Dotknij. Proszę, nie dotykaj niczego, moja droga. Wcale nie zamierzałam. Okłamywałaś cały świat, Susan. I okłamujesz sama siebie. Czy da się... No nie, dobra, zapisać się da. Zapisać się da, ale nie da się opcji zmienić. Przejść się też nie da. Ona naprawdę tu jest? Może jednak to wszystko to tylko sen? Teraz możemy porozmawiać właściwie, moja droga. Czy będę ukarana za odebranie sobie życia? Wciąż nie wiem, kim jesteś. Czy jest tu ktoś jeszcze? Czemu pytasz? Myślałam, że lubisz być sama. Czy nie dlatego uciekasz od wszystkich? To bez znaczenia. Stałam tuż za tobą, kiedy wyrzucałaś te wszystkie zdjęcia, wiesz? Gładziłam twoje włosy, kiedy płakałaś w poduszkę. Widziałam wszystko. Wiem, czego pragniesz. Nie ma tu tego. Przepadło i nigdy, przenigdy nie wróci. Nie mam powodu, żeby żyć. Proszę, pozwól mi odejść. Wciąż nie wiem, kim jesteś. Mam wiele imion. Nigdy nie zwracałem szczególnej uwagi na to, jak nazywają mnie żywi. Jest jedno imię, którego używają upadli, kiedy się do nich zwracam. Moim zdaniem najtrafniejsze. Królowa Czerwi. Dlaczego czerwie? Bo żywią się tym, co umarło i przepadło. Umarło i przepadło. Tak jak ja. Standardowo kot musiał zrobić mi kipisz w domu. Dlatego musiałem zrobić delikatne cięcie. Przepraszam was za to. W ogóle tak wracając do The Cat Lady, to właśnie chyba przez tą grę jestem takim kociarzem. Mimo, że dlatego też mi się ta gra podoba. Dobra, czy będę ukarana za odebranie sobie życia? Większość ludzi by została, ale nie ty, Susan.
Widzisz, przyglądam ci się dość długo, żeby zrozumieć, co czujesz. Nie oczekuję, że mi uwierzysz, ale współczuję ci. Kto wie, może jestem twoim jedynym przyjacielem. Jedynym przyjacielem na całym świecie. Więc jak mówiłam, złożę ci propozycję. Chcę ci pomóc. Zwrócę ci twoje szczęście w zamian za wykonanie prostego zadania. Twoje życie całkowicie się zmieni. Znów będziesz sobą. Wkrótce zapomnisz o smutku, który pochłaniał twoje serce przez lata. Czego ode mnie oczekujesz? Tak, myślę, że czas wyjaśnić. Ale gdzie są moje maniery? Wciąż stoimy w przedsionku. To nie jest miejsce na poważną rozmowę. Chodź ze mną do następnego pokoju. Powiem ci wszystko, co musisz wiedzieć. Zatem, co proponujesz? Co możesz naprawić z rzeczy, które zniszczyło życie? Susan, śmierć nie może niczego naprawić. Ale chociaż obie jesteśmy martwe, nie jestem śmiercią. Mogę ci się wydawać dziwną staruszką, ale w rzeczywistości jestem potężna jak bogowie. I wybrałam ciebie, Susan Ashworth. Proszę cię, abyś wróciła i zmierzyła się z piątką ludzi. To nie są zwykli ludzie. Są bardzo specjalni. Tak jak ty. Tylko w odrobinę inny sposób. Jestem przegrana. Czemu mnie wybrałaś? Ta piątka ludzi, kim oni są? Pasożyty. Tak ich nazywam. Nie znają się wzajemnie, ale ich losy są powiązane. Będziesz musiała mieć otwarte oczy i pozostać czujna. Ci ludzie będą chcieli się do ciebie zbliżyć. Mogą nawet udawać twoich przyjaciół. Nie daj się oszukać. Mają wyłącznie okrutne zamiary. Będą chcieli cię skrzywdzić, Susan. Będą chcieli cię zabić. Jakkolwiek niegroźni mogą się wydawać, pasożyty są zgnizną tego świata. I wszyscy zasługują na śmierć. Czy moje życie nie jest dość okropne bez nich? Nie bój się, będziesz miała nad nimi wielką przewagę. Nie wiedzą, że ty wiesz. Rozumiesz, co to znaczy? Zostaniesz moim łowcą, wymierzającym karę za ich grzechy. Narzędziem zagłady, mrocznym aniołem kroczącym przez rzekę krwi. Odnajdziesz cel w życiu, kiedy go po raz pierwszy zobaczysz, jak wielką daje to satysfakcję. Ale jak ich rozpoznam? W twoim samotnym życiu nie ma zbyt wielu osób, prawda, Susan? Będziesz wiedziała, kiedy ich zobaczysz. Wyprowadź tych podstępnych drani przed moje oblicze, a ja zadbam, żeby pożałowali wszystkich swoich czynów. Oczekujesz, że ich zabiję? Nie, Susan. Oczekuję, że będziesz walczyła o przeżycie. Że zrobisz wszystko, aby się obronić. Wiem, że nie jesteś morderczynią. Wręcz przeciwnie, jesteś dobrą osobą. Ale wiem także, że nie chcesz cierpieć. A ci ludzie będą chcieli zadać ci ból. Nie zawahają się. Ostatecznie możesz nie mieć wyboru. Pomyśl o tym jak o uprawianiu ogrodu. Jeśli wśród kwiatów wyrosną chwasty, wyrywasz je, czyż nie? Pozbywasz się ich bez zastanowienia. Jestem typem ogrodnika, ale rozumiem. Cieszę się. I pamiętaj, nie jesteś ich jedyną ofiarą. Jeśli ich nie powstrzymasz, zabijanie będzie trwało. Niewinni ludzie umrą. Masz szansę coś zmienić. I szansę, by ocalić siebie.
Dlaczego uważasz, że chcę wrócić? W końcu to zrobiłam. Zabiłam się. Tylko dlatego zawsze chciałam. I okazuje się, że to tylko kolejna porażka. Zakończyć to cierpienie. Moja droga, Susan. Nie wiesz, że cierpienie nigdy się nie kończy, prawda? Jest tylko gorzej. To miejsce jest przejściem pomiędzy światem żywych i światem zmarłych. Kroczysz w jedną z tych korytarzy i chcesz coś tam, ale nie przestajesz istnieć. Trwasz. Czasem ta czcionka jest tak do dupy, że naprawdę się nie da przeczytać. Nie da się przeczytać. Nie mogę tego zrobić, to dla mnie za dużo. Ściganie przestępców to zajęcie dla policji, nie dla kogoś takiego jak ja. W rzeczy samej. Jesteś słaba. Dlatego przygotowałam dla ciebie specjalny podarek. Nieśmiertelność. Nie możesz umrzeć, Susan. Zawsze powrócisz do życia, niezależnie od tego, co ci się stanie. Co? To ostatnia rzecz, jakiej bym chciała. Proszę, czy nie możesz po prostu pozwolić mi umrzeć? Podjęłam decyzję. Tak długo, jak oni żyją, nie możesz umrzeć. To wszystko musi być szalonym snem. Nie wierzę ci. Susan, widzisz tamte drzwi? Wejdźmy do środka. Chcę ci pokazać coś, co pomoże ci podjąć decyzję. Chodź za mną. Tak, to ty, Susan. Podejdź bliżej. Przywitaj się. Nie chcę na to patrzeć. Nie wystarczy już. Te zwłoki w karetce, później w lesie. Ale to miejsce jest. To jest dokładnie to, od czego próbowałam uciec. Nie chcę tu być. Spraw, żeby to odeszło. Przyjęłam, że mądrze będzie dać ci przedsmak cierpienia, którego byś doświadczyła. Chcę, żebyś zrozumiała, że możesz trwać długo po tym, kiedy nie będziesz mogła. Łom. Sortir? Nie wiem, co znaczy. Utknął w krzyżu. Chyba mogłem go łatwo wyciągnąć. Ukrzyżowana sama, w tym miejscu, które wszystko zmieniło. Naprawdę nie chcę tu być. Susan, czas podjąć decyzję. Pasożyty nadchodzą. Czy tego chcesz, czy nie? Naprawdę nie masz wielkiego wyboru. Musisz się bronić. Nie przyjmuję rozkazów od nikogo, załatwię to po swojemu. Czy możesz mi jeszcze raz opowiedzieć o pasożytach? Nie przyjmuję rozkazów od nikogo, załatwię to po swojemu. Nie rozumiesz, że nie ma innego sposobu? No więc, nie wiem. Poza tym, mogłaś mnie okłamać. Skąd mam wiedzieć, że tak nie zrobiłaś? Nie jestem morderczynią. Nie chcę być. Znajdę inny sposób. Bez ciebie. Co? Słuchaj, doceniam, że dałaś mi drugą szansę. Nie zrozum mnie źle. Rozumiem, że popełniłam błąd i jestem gotowa spróbować naprawić swoje życie. Ale naprawdę nie podoba mi się to, co mówisz. Jeśli czegoś się nauczyłam w życiu, to tego, że ludzie zawodzą za każdym razem. Jeśli nie będę polegała na sobie, nie mogę polegać na nikim. Ty kretynko.
Ty przeklęta, arogancka kretynko. Nie masz pojęcia, co właśnie zrobiłaś. Ale dobrze. Załatw to po swojemu. To ja będę się śmiała. Ostatnia. Jak zawsze. Bądź sarkastyczna. Obraź się albo przeproś. Bądź sarkastyczna. Tak. Nie śmiej się za mocno, babciu. Możesz coś sobie złamać. Kiedy znów się spotkamy, na kolanach będziesz błagała mnie o drugą szansę. Nie wierzę w drugą szansę, więc być może znów będę musiała cię rozczarować. Słuchaj, to wszystko to tylko zły sen. Chcę się obudzić. Wróciłam do domu. Okej, będzie dobrze. Nie potrzebuję jej. Na pewno wymyślę, co trzeba zrobić. Szczerze powiedziawszy, chyba nie szedłem poprzednio tą drogą. Mogę stąd wyjść? Nie mogę. Nie mogę przez nie przejść. Co to właściwie jest? Czyli co? Świece. Zbadaj. Dziwne. Płomień wydaje się silny i gotowy, ale nie ma dymu. Zmuchnij. Nie zostawili mi żadnego wyjścia, Alice. Może pewnego dnia mi wybaczysz. Zmuchnij. Myślę, że na razie wystarczy. Już powinienem kończyć odcinek, ale wiecie co? Chcę wejść do jeszcze jednego punktu. Co do... Jak tu wróciłam? Nie wiem dokładnie, jaki ending nam się szykuje przez to, ale... ale myślę, że chcę zrobić teraz tę grę po swojemu. Tak totalnie w moim charakterze, jak ja bym odpowiadał w rzeczywistości. Ja jestem bardzo ironiczną osobą. Nienawidzę rozkazywania. Jestem cholernym indywidualistą, honorowym indywidualistą. I naprawdę... Jeżeli chodzi o walkę z przeciwnościami losu, staram się jak najbardziej i jak najmocniej. A wojny ze mną nie zawsze kończą się dobrze. Dobra, wróciliśmy do pokoju. Wejdź. Maszyna oraz deski. Maszyna. Zbyt długo ofiara może zmienić serce w kamień. Czy potrzebna będzie kolejna ofiara, żeby przemienić się z powrotem? Może jestem głupia. W końcu to tylko jakaś stara maszyna. Nie jestem dość silna, żeby usunąć je gołymi rękami. Otwór został zablokowany tymi deskami. Znak pod spodem mówi: awaryjny włącznik zasilania. Niebezpieczeństwo. Zajrzyj. Z całą pewnością coś tam jest. Nie mogę być pewna, ale wygląda na dźwignię. Dobra, trzeba użyć łomu. Maszyna włącz. Dziwne. Wydaje się, że na tej maszynie nie ma żadnej dźwigni czy przycisku. Jak mam ją włączyć? Sięgnij do środka. Moja ulubiona część.
Ulubiona część rozgrywki. Inside by Warmer, z tego co pamiętam. Ile się tego nasłuchałem po przejściu Cat Lady. The Cat Lady. To powinna być Gold seria. Nie wiem, czy nawet nie zmieni miniaturki. Rozdział drugi. Drugi pierwszy oddech. Tak, cenię sobie dobrą sztukę. Dziękuję, że zauważyłaś. Jest w niej pewne surowe piękno, które współczesnym artystom rzadko udaje się odtworzyć. Zawsze chciałem być artystą, ale minie dużo czasu, zanim będę mógł się tak nazwać. Często mawiam, że pacjenci są moim płótnem. Ale moja praca to też bardziej renowacja, oczywiście. Poglądam na uszkodzony ludzki umysł i przywracam mu jego dawne piękno. Przepraszam, chyba cię nudzę. Nie, nie o to chodzi. Tylko... To były ciężkie dni. Naprawdę chciałabym pójść do domu. Oczywiście, i pójdziesz do domu, kiedy tylko skończymy tą małą ewaluację, dobrze? Zapewne wiesz, jak to działa. Przeczytałem twoje akta, byłaś kiedyś pielęgniarką. Tak, doskonale wiem, jak to działa. Sprawdza pan, czy jestem wariatką. No, nie użyłbym oczywiście tego określenia, ale tak, musimy się upewnić, że jesteś bezpieczna i ustalić, jak ci pomóc. No i jako pielęgniarka wiesz, że zawsze pozostaje dokumentacja. Te formularze same się nie wypełnią. Szczerze, Susan, nie masz się czego obawiać. To tylko formalność. Mogę od razu stwierdzić, że nie jesteś wariatką. Dobrze. Co chciałby pan wiedzieć? Odpowiem na wszystkie pańskie pytania. Później pójdę do domu, wezmę długi prysznic i nadrobię braki w spaniu. Wspaniale. Zobaczmy zatem, od czego zaczniemy. Obudziła się, panie doktorze. Dobry wieczór. Dobrze widzieć, że się pani obudziła. Jest pani w szpitalu Cedar Lake. Nazywam się Andrew, jestem lekarzem. Może pani potwierdzić swoje nazwisko? Dobra, moi drodzy, ale już przeginam troszeczkę z tym nagraniem. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z The Cat Lady. Trzymajcie się. Hej, hej!